Witajcie wszyscy, z tej strony Starkej. No i dzisiaj widzimy się w krótkim filmiku informacyjnym po mojej chwilowej nieobecności. A grą, którą no, widzicie w tle, jest nic innego jak Lords of the Fallen, znany tylko polskie Dark Souls. Więc cóż, wybaczcie za słabą jakość, ale są sąsiedzi, robią remonta i ogólnie wszędzie zawierucha, więc musiałem przerzucić na mój stary sprzęt, który no, jakością nie dorównuje temu, co jest w moim obecnym standardzie, ale przynajmniej ma to do siebie, że jest to mikrofon, no, który trzymam przy twarzy, taki dołączony do słuchawek, przez co no, bezproblemowo mogę stwierdzić, że na takie sytuacje kryzysowe jest ideolo. No, ale dobra, nie o tym chciałem mówić. No, zapewne zauważyliście, przynajmniej ci, którzy śledzą mój kanał jakoś dokładniej, że w ostatnim okresie prawie w ogóle nie było żadnych filmów. Więc cóż, nie będę ukrywał, było to spowodowane chaosem świątecznym. Moją osiemnastką, gdyż tak, oficjalnie jestem już pełnoletni w ogóle. Ale to nie o tym chciałem gadać. Otóż no, była przerwa i w ogóle. Oczywiście postaram się wrócić do wszystkiego. Jednakowoż chciałbym poinformować wszystkich tutaj zebranych, którzy to obejrzą, o pewnych zmianach. Otóż odnośnie serii typu Dawnsturf czy no chociażby właśnie Darkest Dungeon. Taki rok mnie też, no, ogólnie wszystkiego. Otóż ostatnio zaobserwowałem strasznie słabą oglądalność, dlatego ja mam do was wielką prośbę, po prostu, nawet olbrzymią, mógłbym powiedzieć. Napiszcie, co robię nie tak. Co byście chcieli zmienić, poprawić, zobaczyć. Po prostu potrzebuję od was jakiegokolwiek odezwu. Co mam zrobić, żebyście oglądali to wszystko, bo jednak no, ja się produkuję i w ogóle, a potem patrzę na podgląd 2 tygodnie po opublikowaniu odcinka, 0 wyświetleń. Rozumiecie, nie jest to przyjemna rzecz z perspektywy twórcy i w ogóle, więc no, nie będę ukrywał, że trochę mi to demotywuje do dalszego prowadzenia kanału, chociaż żeby nie było, chcę tego i nawet gorsze okresy jestem w stanie przetrwać. Nie jest to nic szczególnego dla mnie, powiedzmy tak, przeczekać kilka miesięcy czy nawet rok, niż trzeba będzie do tego momentu, w którym będzie prawdziwa oglądalność, no ale tak czy siak, chciałbym wiedzieć od was bezpośrednio, co według was powinno się zmienić, albo co chcielibyście zobaczyć, co nie chcecie, czego nie chcecie, po prostu żeby było lepiej. Jak wiecie, ja tworzę ten kanał po części dla was, nie tylko dla samego siebie. No i po prostu nie jest to proste, kiedy ma się oglądalność na poziomie 0. Jak mówiłem, chciałem po prostu wiedzieć, co jest powodem tego wszystkiego. Nawet jeśli się nie dowiem, to no fajnie by było, gdybym mógł usłyszeć od was właśnie jakieś tam porady, cokolwiek na ten temat i jakiś odezw, czy odzew, nie odezw. Czy wy po prostu oglądacie, chcecie tego? Czy może naprawdę, tak jak stwierdziłem wcześniej, produkuje się bezpodstawnie i w ogóle bezsensownie? Rozumiecie? Nie jest to dla mnie proste, w szczególności, że jak już siadam do tego YouTube'a, to zazwyczaj poświęcam sporo czasu, patrząc na to, że mam dosyć mało wolnego czasu, nawet tak dla siebie często nie mam. No a jednak, miałem ten swój plan biznesowy, jeśli da się tak tego nazwać. No i po prostu trzymałem się tego. Trudno, że nie miałem czasu często na różne rzeczy, czy to nawet na obejrzenie jakiegoś serialu, który chciałbym obejrzeć, czy coś. No ale nie będę się zagłębiał w to wszystko może, tylko raczej chciałbym po prostu wiedzieć, co wy sądzicie o tym wszystkim. Więc tak, w dniu, w którym widzicie ten filmik, prawdopodobnie już wróciłem do standardowego formatu. Oczywiście wszystko to jest jak najbardziej. Ten filmik, który teraz nagrywam, jest czysto taki informacyjny, dlaczego nie było. No i takie małe zażalenie na całokształt wszystkiego, co tu się dzieje. Nie będę ukrywał, trochę się zawiodłem na was z perspektywy tego, że było dobrze, był jakikolwiek odezw. Chciałem z tym odezw.
odzew. No teraz nie ma, ale cóż, dobra. Chyba tyle wystarczy z mojej paplaniny. Do zobaczenia już w następnych odcinkach. Mam nadzieję, że z oglądalnością wyższą niż jeden albo dwa. No i trzymajcie się. Cześć.